No i po meczu rozmawiamy także z Szymonem Stanisławskim. Szymon Stanisławski, strzelec bramki, czwarta twoja bramka w tym sezonie dla Radomiaka. No i bramka niezwykle ważna, ale powiedz, jak wyglądała z twojej perspektywy ta sytuacja. Twój gol czy samobój, bo różnie tutaj się mówi. Trzeba podkreślić tutaj bardzo, bardzo dobre zachowanie Leandro. Po prawej linii pociągnął tą piłkę. Wrzutka tam, nie wiem, chyba od jakiegoś obrońcy się odbiła. Tak jak tutaj komentator powiedział, że to moja bramka, ale no, samobój, tak. Co tam się stało też z twoim palcem, bo chyba tam jakaś drobna kontuzja, ty tam zacisnęli zęby, grałeś dalej, ale coś tam ci się stało i grałeś z tym dalej. Nie, no jakieś tam lekkie stłuczenie mam, wiadomo. Sachu znany jest z tego, z walki. Nie, wszystko jest w porządku, także za tydzień normalnie jestem do gry. Czyli są bardzo ważne te trzy punkty dla was, z waszej perspektywy. Radość w szatni słychać było, że wielka i widać to, że cieszycie się z tych trzech punktów, no bo to bardzo trudny rywal, Siarka. Wiadomo, zwiększa naszą przewagę teraz nad tym czwartym miejscem, dobrze mówię, tak? Trudny mecz, wiedzieliśmy to od samego początku, że Siarka tutaj nie będzie jakoś łatwym rywalem. No ale mówię, dopisujemy trzy punkty do swojego konta i za tydzień walczymy dalej. Pamiętam taki moment, kiedyś rozmawialiśmy, chyba 3 tygodnie temu, powiedziałeś, że jak trener Liczka da ci szansę, to ty jesteś gotowy do grania. Dał ci szansę od pierwszych minut 2 razy bodajże, 2 razy strzelasz bramkę. Czyli gotowy jest. Powiedzmy, że 2 razy. No tak. Ale tak, no mówiłem, no nigdy nie odpuszczam, jeżeli trener, mówię, da mi szansę, to zawsze będę grał na to 100% i się bardzo z tego cieszę, że wróciłem po tej kontuzji. No, dla mnie to najcięższa moja kontuzja, jaką miałem w życiu. Zerwany ten przywodziciel, ale wszystko jest teraz w porządku i mówię, w każdym meczu będę dawał siebie 100%. To ja się będę tego trzymał. Strzelec bramki w dzisiejszym meczu Szymon Stanisławski był Państwa i moim gościem.